Cały internet gada o epickim flipie Rafała Zaorskiego, więc jako, że zajmuję się nieruchomościami i coś tam wiem o tokenizacji nieruchomości i poznałem Rafała Zaorskiego, to może coś bym o tym powiedział, więc postanowiłem zrobić o tym cały film, bo mam sporo informacji na ten cały temat. Nazywam się Daniel, kanał to Państwo Piesto, kanał o przedsiębiorczości i inwestowaniu w nieruchomości, więc chyba się nadaje do tego, żeby o tym mówić. I subskrybujcie go. A ja po kolei przejdę do tego, że po pierwsze podoba mi się pomysł epickich rzeczy, w ogóle robienia epickich rzeczy. To, że ktoś, jedna osoba może tak mocno zamieszać na rynku, to jest coś zawsze godnego uwagi i pochwały. To pierwsza sprawa. Druga, Rafał Zaorski, może opiszę trochę tę historię całą. Rafał Zaorski kupił apartament w 2022 roku. Za 23 miliony złotych i to było ogłoszone we wszystkich mediach, że to jest największy, najdroższy apartament w Polsce. Dokładnie nie wiem, czy tak było, ale na pewno jeden z droższych. I na mediach społecznościowych, których już nie ma, bo zmieniły nazwę, Rafał Zaorski napisał, że chciałby to mieszkanie podzielić na 100 i sprzedać. Na 100 kawalerek. Oczywiście pewnie żartem to mówił. Natomiast było w tym, była w tym pewna zapowiedź tego, co on chce z tym zrobić. Dlatego, że jego największą... War, może nie wartością, ale plusem jego działalności, to jest marketing, czyli to, jak dużo osób wie o tej jego działalności, a może niekoniecznie jego wiedza na temat inwestowania w nieruchomości. Zatem on stwierdził, że chciałby w jakiś sposób wykorzystać ten swój marketing po to, żeby później sprzedać ten lokal. I to było na początku, jak tylko kupił, to o tym mówił. No tak czy siak, około, nie wiem, jakiś rok później, Amerykańska firma zaproponowała mu odkupienie tego lokalu za ponad dwa razy więcej, czyli za 49 milionów złotych. On podobno odmówił, albo ta firma zrezygnowała, tak czy siak do transakcji nie doszło, i on wtedy wymyślił, że zrobi sobie epickiego flipa, czyli podzieli ten apartament na 20 tysięcy udziałów i sprzeda każdy udział za 5 tysięcy złotych, i wszystkiego wyjdzie łącznie 100 milionów, bo 20 tysięcy razy 5 tysięcy to 100 milionów. Tak czy siak, lokal ma numer 504, łatwo zapamiętać, jak ten basista z Włoch. Nieważne. W każdym razie teraz zbiera tych inwestorów, ma już kilka tysięcy osób. Jak to oglądacie, to na pewno nie jest ta sama liczba, którą ja widzę, więc nie będę podawał. Tak czy siak, każdy za zaoferował przynajmniej 5 tysięcy złotych, więc powoli zbiera się. Zbiera się już masa krytyczna. I to teraz Rafał zrobił sobie stronę internetową Flipel, na której możecie przeczytać. Dosyć niewiele informacji jest tak bardzo lapidarnie, ale jest generalnie założenie tego tego eksperymentu, bo właśnie Rafał nazywa to eksperymentem społecznym. Zacznę od tego, jaki w ogóle jest sens dzielenia rzeczy na rynku. Czy jeżeli coś podzielimy, to ma większą czy mniejszą wartość? I co do zasady, ma większą wartość. Czyli jeżeli kupujemy na przykład małą butelkę wody, to jest na litr więcej, zdrożej jakby ją możemy sprzedać, niż jeżeli mamy pięciolitrowy baniak. Zatem, co do zasady, sprzedawanie czegoś w mniejszej ilości oznacza, że sprzedajemy drożej za litr, czyli my generalnie mamy większy przychód przynajmniej, bo mamy jakieś koszty po drodze. I dlatego się często dzieli rzeczy, dlatego istnieje podział na hurt i detal. Natomiast nie zawsze tak jest, bo są takie produkty, które po podzieleniu mają mniejszą wartość sumarycznie. I najlepszym tego przykładem jest diament. Jeżeli podzielimy diament, to pomimo, że mamy dwa diamenty o tej samej wadze, to ich łączna wartość jest dużo mniejsza niż jednego diamentu. Albo spaghetti, ale to może nie jest aż takie istotne. Tak w każdym razie też wydaje mi się, że to jest jakiś przykład. Zatem mamy coś takiego. I jest z nieruchomościami, pytacie? Otóż z nieruchomościami co do zasady jest tak, że udział w nieruchomości, na przykład 50%, jest wart mniej niż 50% całości tej stuprocentowej nieruchomości. To znaczy, że nie opłaca się sprzedawać udziałów. Co do zasady, bo są od tego wyjątki. Mamy na przykład apart-hotele, w których kupujemy udział i wszystko jest doskonale zorganizowane. Więc mamy organizację, to zarabia ten, ten, ten apart-hotel, co do zasady, i my czerpiemy z tego korzyści. No to w takim razie, gdzie jest wartość dodana dzielenia nieruchomości w tym przypadku? Jest w tym, że próg wejścia jest dużo niższy. Czyli nie musimy kupować całego hotelu, możemy kupić. Tylko pokój w hotelu. Próg wejścia jest niższy. W przypadku każdej nieruchomości, próg wejścia jest dosyć wysoki i większość osób kupuje za kredyt. Więc osoby, które chcą kupić za gotówkę, na przykład jakieś małe transakcje, dużo osób jest chętnych do małych transakcji, a nie ma takich produktów na rynku. Więc jest tu jakaś, jakiś potencjał dla dzielenia własności nieruchomości i sprzedaży. Problem natomiast jest inny, jest techniczny. Przejdę po, po, po wszystkich możliwościach po kolei, więc pierwsza to jest to, co właściwie na co się zdecydował Rafał, czyli e, dzielenie samej własności. I to oznacza, że każda transakcja to będzie akt notarialny, bo taki jest wymóg polskiego prawa. Nieważne, że to jest jedna dwudziestotysięczna własności. A to oznacza, że z aktem notarialnym wiążą się koszty, wypisy, Podatek, i tak dalej. Więc te same koszty, zdaniem, przynajmniej te, które znalazłem, takie wyliczenie, ile to może wynosić, to będzie koszt 4 milionów złotych. To pierwsza sprawa. Wydaje mi się, że będzie nawet więcej, że to będzie tak odczuwalnie dla osoby kupującej ten koszt aktu notarialnego. I do tego każdy kolejny akt notarialny, który będzie zawierany, będzie chyba droższy, przynajmniej będzie większym kosztem dla notariusza, dlatego że będą kolejne wzmianki, które będą musiały być uwzględnione i samych wzmianek będzie ostatecznie 20 tysięcy. Do tego, zanim dojdzie do 20 dwudziestotysięcznej transakcji, to już część osób będzie chciała sprzedawać, więc jakby w turnie będą już się pojawiać kolejne wzmianki, będzie 20 tysięcy wzmianek, ale no, jak ma być epicko, to ma być epicko, prawda? Jak się bawić, to się bawić. Ehm, albo grubo, albo grubo. Drugie pytanie, czy sąsiedzi mogą coś powiedzieć? No bo umówmy się, ten projekt jest, jak to ktoś zaznaczył, a społeczny. To znaczy, jeżeli chcemy tam wprowadzić bardzo wiele osób, przynajmniej na jakiś czas, to znaczy, że dla sąsiadów to może być uciążliwe. I jeżeli chodzi o samą transakcję, to sąsiedzi nie mogą się sprzeciwić za bardzo prawu do rozporządzania rzeczą, bo to jest prawo własności w Polsce i jego naruszyć nie można. Co do zasady, oczywiście. Natomiast są kraje, w których można, w których to społeczność musi się zgodzić na daną transakcję. Tak jest na przykład w Szwecji. W Polsce nie. Zatem na tym etapie sąsiedzi nie mają nic do powiedzenia. Natomiast później, jeżeli będzie źle używana ta nieruchomość, niezgodnie z przeznaczeniem, to wtedy będzie gorzej. Wtedy faktycznie można zainterweniować i tutaj może powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego stwierdzić, że źle jest użytkowany lokal i kara. Te kary są dosyć niskie, ale jednak. Więc można coś zrobić z punktu widzenia e, sąsiadów. Na stronie Rafał pisze, że wszystko można zrobić ze swoim udziałem i faktycznie ma rację. To znaczy można obciążyć go, ten swój udział tylko i wyłącznie. E, można sprzedać dalej, można, e, można przekazać w spadku. Wszystkie te rzeczy, które normalnie można robić, tylko że mówimy tylko o rozporządzaniu rzeczą, bo zarządzanie rzeczą, czyli faktyczne użytkowanie lokalu musi w tym przypadku wynikać z umowy o wzajemnym użytkowaniu, czyli quo ad usum. H-U-O-A-D, Pojawi się teraz na ekranie. Jeżeli będzie 20 tysięcy właścicieli, no to będą mogli używać na podstawie umowy o wzajemnym użytkowaniu raz na 52 lata na jeden dzień, co oznacza, że przeciętny współwłaściciel będzie raz w życiu w tym swoim lokalu. I mam tu pewną wątpliwość, czy jest to. Faktycznie użytkowanie tego lokalu zgodnie z przeznaczeniem. Czy to bardziej nie wygląda jak hotel albo jakiś właśnie eksperyment społeczny, co na pewno nie byłoby w zgodzie z, z przeznaczeniem tego lokalu. Tak czy siak, gdyby to było tak, że codziennie przychodzi nowy współwłaściciel przez 52 lata, ale nadal jest ich tylko tylu, ile przychodzi, to by było OK. Tylko wyobraźcie sobie, że macie taki udział. I przychodzi Wasz czas po 17 latach. To co tam zrobicie? No wielką imprezę. Więc tam będzie jedna wielka imprezownia przez 52 lata przynajmniej. Albo i dłużej. Wydaje mi się, że może być z tym później problem. I cała ta idea opiera się na tym, że będzie tam przez 3 lata Rafał Zaorski opłaca ochronę i będzie dalej jakby demokratycznie podejmowane decyzje, co robimy z lokalem. Słuchajcie, będzie tak dużo osób, tak, szczerze mówiąc, jak jest dużo osób, to wypadałoby robić jakieś wydarzenia, ale to nie jest lokal do wydarzeń. To jest lokal do mieszkania w nim. Lokal mieszkalny. Więc wydaje mi się, że cokolwiek będą chcieli robić, to będzie niezgodne z przeznaczeniem lokalu. I teraz mówię o tym tak dużo, dlatego że. Słuchajcie, lokal tam był kupiony za 23 miliony. Ile teraz może być wart? No, niech będzie 30, niech będzie nawet te 50 milionów, co ktoś tam podobno chciał zapłacić. Niech będzie nawet 50 milionów. Oni chcą zebrać 100 milionów, to znaczy, że ich rentowność będzie przynajmniej dwa razy gorsza, a jeszcze będzie jakiś koszt zarządzania pożytkami z tej nieruchomości, gdyby chcieli ją wynająć na przykład. Więc rentowność, właściwie nie można mówić o rentowności. Tam nie będzie żadnej rentowności od początku do końca na tym lokalu. To jest tylko właśnie jakiś dziwny eksperyment społeczny, jak dla mnie, którego celem jest zebranie ludzi, którzy jakby śledzą, nie wiem czy to dobre słowo, ale niech będzie, że śledzą Rafała, to jego wydarzenia i to, co dalej się tam dzieje. Czy on może jednak zamienić to w sukces? No może no, już pokazywał wielokrotnie, że zaskakuje rynek w ten czy inny sposób, więc nie chcę zupełnie skreślać tego pomysłu. Natomiast największą wartością tego całego projektu wydaje mi się to, nie to, że robi epickie rzeczy, bo to też, ale to, że może się okazać, że ludzie przyzwyczają się do takiej formy inwestowania, może kupowania na udziałach i będą, mogli, będą myśleli na tym, jak lepiej to rozwiązać i w końcu ktoś, ktoś dojdzie do wniosku, że ta tokenizacja nie jest taka zła. To teraz może chwila o tokenizacji, 5 minut o tokenizacji. Więc skoro mamy te koszty związane z notariuszem i, e, i te umowy o wzajemnym użytkowaniu i tak to może by zrobić jakąś inną formę kupowania w udziałach, która jest stricte inwestycyjna dla inwestorów. No i po to jest tokenizacja nieruchomości. Dlatego w ogóle istnieje coś takiego jak tłumne inwestowanie, czyli crowd investing. Po kolei, czyli mamy jakiś zorganizowaną jakąś inwestycję mamy w nieruchomość i kupujemy udział jaki chcemy. Od złotówki może być, może być bardzo mały, prawda? I następnie w tym udziale mamy też zyski z tej nieruchomości. I to jest takie proste założenie, które jednak jest bardzo skomplikowane z punktu widzenia polskiego prawa. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy albo zrobić emisję publiczną akcji spółki, która jest właścicielką nieruchomości, i w ten sposób każdy może kupić udział, i następnie ten udział jest również w zysku odpowiedni, proporcjonalny. Zatem wtedy nie mamy progu wejścia, natomiast mamy dodatkowe koszty zawsze tu będą w, te, w, te, w tego typu inwestycjach zawsze będą dodatkowe koszty. Także no, jest to jakieś rozwiązanie, tylko tyle, że wejście na giełdę jest dosyć kosztowne, to pierwsza sprawa, i nikt zazwyczaj tego nie robi dla jednego apartamentu. Dlatego są pewne rozwiązania prawne, które mają obniżyć koszt emisji publicznej. I one funkcjonują również, można również stokenizowane akcje wypuszczać. Polskie prawo zezwala na to dla prostych spółek akcyjnych i dla spółek akcyjnych, natomiast w praktyce regulator nasz, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, nie daje jasnych wytycznych, jak można to zrobić. I każdy, kto by to robił, bierze olbrzymie ryzyko na siebie. Dlatego w Polsce nikt tego nie zrobił. Nikt nie ma czegoś takiego. Są kraje, w których można tokenizować akcje dzisiaj, natomiast u nas jest to możliwe, ale nikt tego nie przeprowadził. To jest niestety taki minus tego. I jest jeszcze jedno rozwiązanie, czyli tokenizacja, albo można powiedzieć właściwie takie współdzielenie pożyczki. Zatem mamy sprzedającego, który może właściciela takiej nieruchomości, żeby było prościej, właściciela i on pożycza pieniądze i odsetki od tych pożyczek są zależne od pożytków z nieruchomości. I to jest rozwiązanie Legalne, ale dosyć takie śliskie. Czyli znów regulator nie widzi tego zbyt optymistycznie i na małą skalę myślę, że dałoby się coś takiego przeprowadzić. Ale jeżeli mówimy o epickim flipie, to na pewno Komisja Nadzoru Finansowego by się do tego odniosła. Więc znów nie mamy takiej jasnej możliwości przeprowadzenia takiej emisji publicznej. Pozostaje nam sprzedawanie udziałów we własności nieruchomości, co wiąże się z tymi dodatkowymi kosztami oraz nie będzie można po prostu przez stronę internetową sprzedać swojego udziału, tylko trzeba będzie to zrobić, no niestety u notariusza. Natomiast e, może, jak jest taka, taki promyczek nadziei, że dzięki temu projektowi, tem, temu eksperymentowi społecznemu wiele osób zainteresuje się tym, tą formą inwestowania i co za tym idzie, również... Wpłynął w jakiś sposób na komisję nadzoru finansowego, żeby ona bardziej przychylnie patrzyła na takie projekty i wyraziła pewną zgodność swoich zamierzeń, zamierzeń inwestora i ustawy, i w ten sposób będzie można legalnie w Polsce to robić. Ja zajmowałem się tokenizacją nieruchomości przez 5 lat i przestałem, dlatego że nie widziałem, właściwie ponad 5 lat, nie widziałem możliwości dogadania się z KNF-em. Czyli prawo jest, Chęci są, inwestorzy się znajdą, wszystko jest, brakuje tylko tego, żeby mieć pewność, że to jest legalne. I wydaje mi się, że być może dzięki temu projektowi uda się zainteresować większe, większą rzeszę ludzi takim, taką formą inwestowania, a co za tym idzie, to stanie się w Polsce w pełni legalne. Więc ja życzę Rafałowi jak najlepiej. Projektu nie rozumiem, zwłaszcza, że można by sobie przecież kupić sąsiedni lokal. Pewnie jest wystawiony z jakieś 28 milionów złotych albo 35. Po co przepłacać trzykrotnie, skoro można mieć tańszy lokal? No, tak naprawdę ludzie kupują lokal Rafała nie ze względu na ściany, które tam są i okna, tylko ze względu na marketing, który Rafał robi. I ten marketing ma z jednej strony oczywiście powoduje, że kupują, a może w przyszłości spowodować, że on będzie bardzo rentowny, ale ja na razie nie widzę w jaki sposób. Także moja wiedza tutaj się kończy i życzę właśnie temu całemu projektowi jak najlepiej, ale ja, wybaczcie, nie będę kupował udziałów na Złotej 44 w lokalu 504. A, i jeszcze jedna rzecz, właśnie zrobiliśmy usługę wyceny inwestycyjnej, czy taką analizę inwestycyjną działki. Jeżeli macie działkę i nie wiecie, co z nią zrobić, kupujecie taką usługę i wiecie wszystko, właściwie wiecie, wiecie jakie kierunki macie, co możecie zrobić, jak możecie podnieść znacząco wartość działki, a może nie możecie, to wszystko wynika z takiej analizy. W opisie i w komentarzu macie link do tej usługi i później mamy jeszcze dodatkową usługę, jak w to wejdziecie, to żeby faktycznie podnieść wartość tej Waszej działki, albo jeżeli nie chcecie, to że kupimy od Was Waszą działkę i właściwie wszystko mamy w jednym miejscu. Po prostu przyjdźcie i kupcie, i sprzedajcie działkę z zyskiem. Mówi dla Was Daniel Piesto, cześć.